Galaxy Walk 4 Classic najlepszy gadżet, jaki możecie do niego kupić. Zapraszam do obejrzenia filmu. Cześć, Czeołem Kluski z Wesołem, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o mojej rozpoczynającej się przygodzie z zegarkiem, właśnie który tu być powinien. No ale dlaczego go nie ma? No, po pierwsze, dlatego że ten pasek trochę się Samsungowi nie udał. Jest wyprofilowany według mnie dziwnie, pręży przy kopercie. Słaba sprawa, szczególnie u kobiet, czy u ludzi, którzy mają troszkę mniejszy nadgarstek, a nawet jak jest większy, to dalej trochę głupawo wygląda. No ale dobra, odkładamy to na bok, bo przecież nie dla paska kupiłem zegarek. Uwaga, jeżeli nie siedzicie, to siądźcie, bo teraz będzie efekt. Wow, popatrzcie, czy on nie jest fantastyczny? No dla mnie to jest, słuchajcie, milion dolarów. Naprawdę, takiego wyglądu po Galaxy Watch 4, który moim zdaniem nie jest jakiś specjalnie efektowny, no coś musiał Samsung zrobić, żeby go odróżnić od poprzednich modeli. Popatrzcie, jestem wielkim fanem zegarków G-Shock. To jest Rise Man, troszeczkę śmiejąc się mógłby powiedzieć, że legendarny model, widzicie, ze smokiem z tyłu wygrawerowanym, ale o New g będziemy mówić, który zresztą, zwróćcie uwagę, zaczyna gabarytowo troszkę przypominać jakiegoś, wiecie, Baby Watcha przy tym olbrzymie. Jeżeli komuś gabaryty nie, nie odpowiadają, to nie tędy droga, ale myślę, że dla, dla fanów G-Shocków i takich masywnych, dobrze, wiecie, chronionych zegarków, którymi prawie można gwoździe wbijać, fantastyczna propozycja. E, żeby nie przedłużać, słuchajcie, podobne wstawki, dostęp do przycisków, wszelkiego rodzaju otwory tutaj technicznie wykonane perfekcyjnie, jeśli chodzi o głośnik, o mikrofon. Co więcej, zwróćcie uwagę, że nawet bezel, bez najmniejszego problemu jestem w stanie kręcić, dzięki temu, że jest takie charakterystyczne wycięcie. Naprawdę ktoś musiał powołać złożyć sporo serca w projekt tego, tego rozwiązania, nie jest to tania rzecz, to jest firma to subcase, ale myślę, że te około tych 100 zł, szczególnie przy tym na no właśnie nowym modelu, warto wydać. Co więcej, zobaczcie, wezmę sobie tutaj no do okularów taki woreczek, żeby nie huknąć tym zegarkiem. Popatrzcie, wystarczy jedna ręka, żeby ten zegarek z tego, z tego powiedziałbym pasko. Z tej pasko budowy wyciągnąć. Popatrzcie, jak to jest fantastycznie wykonane, jaka to jest naprawdę precyzja. No, mówię, no szkoda, że ja nic z tego nie mam, ale jeżeli szukacie czegoś, czegoś fajnego i naprawdę chcielibyście nadać też taki charakter troszkę indywidualny już pewnie jak zobaczycie to od razu kupicie już nie będę jedynym <laughs> oczywiście żartuję naprawdę w ciemno polecam, ta imitacja śrubek no to wszystko mówię, no wygląd jest fantastyczny ale i funkcjonalność i, i to, że ten zegarek naprawdę staje się powiedziałbym uderzeniu i uszkodzenie odporny myślę, że jeżeli dorzucę sobie ewentualnie jeszcze, jeszcze szkło hartowane na, na, na ten ekran to właściwie nie będzie żadnego, żadnego problemu już teraz z używaniem na treningach, w trudniejszych warunkach tego zegarka. Jeśli chodzi o ładowanie, oczywiście żadnego problemu również nie ma. Mógłby to być taki ten stojaczek, który miał 46, za którym trochę tęsknię. Jeżeli to będzie, wiecie, magnetycznie jakby doczepiana tutaj ładowarka, tym bardziej problemu nie ma. Także według mnie rozwiązanie po prostu 10 na 10 punktów. No i tyle z mojej strony. Jeżeli macie pytania, dawajcie znać w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji. Yy, kciuk w górę. No i życzę Wam wielu udanych zakupów i też długiego użytkowania yy, tego zegarka. Mam nadzieję, że wiecie za kilkanaście miesięcy. Nie nagram kolejnego odcinka tak jak na temat Galaxy Watch. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia Galaxy Watch 46mm, który po kilkunastu miesiącach, trochę ponad roku, po prostu przestał działać. Trzymajcie się czołem.